Otwieram punkt 7. Oświadczenia i komunikaty. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych? Pani Frankiewicz, bardzo proszę. Ja chciałam oświadczyć, zakomunikować, pokazać naszego drugiego radnego Stanisława Ośka. Czesława Ośka, przepraszam. W głosie Nowej Huty. Chciałam tylko poprosić, oświadczyć, zawnioskować i wyrazić swoją nadzieję, że każdy z nas znajdzie dla siebie taką wsparcie do końca naszej kadencji. Nie tylko pan radny Czesław Rosiek, ale również może ja, może moje koleżanki, te, które jeszcze nigdy nie miały okazji znaleźć się w klasie lokalnej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze oświadczenia komunikata? Nie widzę, zamykam, proszę Państwa. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Ustalenie terminu następnej sesji. Następna sesja Rady Dzielnicy 18 odbędzie się 17 marca. Jest to poniedziałek o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Wszystkich Państwa zgodnie z listą obecności uważam za powiadomiony o terminie następnej sesji. Proszę Państwa, zamykam 43. sesję Rady Dzielnicy 18. zwołanej na poniedziałek 17.2014 roku w godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Dziękuję Państwu.